ja inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Wyzwanie Łukasz i Cebula, jazda na kole. Chciałem zapchnąć. Chciałem zapchnąć? No, ja zapchnąć, rozgrzać i wtedy można spróbować. Widzowie uwielbiają te momenty, jak my odpalamy cebulę. Po prostu bez tego to nie da rady. Może odpalić. No już. Dobra. Czyli pchamy, Łukasz. Żeby jeździć, trzeba pchać. Majsterszef. Ale dominatora ma. Nie no, fajnie. Właśnie chciałem dominatora całego dedykowanego do Raptora i nie było. Nie było. A teraz mi odpisali, że mogliby zrobić. Aha. Teraz... ale masz fajny. Teraz gada dobrze. No teraz tak. Zamiana Raptora na cebulę. Ciekawe, czy na dobre ci wyjdzie ta zmiana. Ja się założę, że ty go wyrwiesz, nie? Obstawiam, że wyrwiesz go. Kwestia z kolana. Zobaczymy jak. Jedziecie już? No będziemy starać się powoli. To trzymajcie się. Fajnie ten wydech chodzi. Tak nie zbiera jak powinien. No nie. Siedzącego to słabo, nie idzie. Nie wiadomo kogo nagrywać. Się wkurzył Łukasz. Czy nasza ociężała cebula pójdzie na koło? Nie pójdzie. Trzeba było ciśnienie wyregulować. Ojeny. Powietrze nie jest równo. No. Z lewej strony spuścić i wtedy będzie prosto. Z której? Z prawej? Z lewej. Z lewej. Bo idzie w prawo, idzie w prawo, no to z lewej. Z lewej. No, tak z lewej jest. Jest za mało. Trzeba spuścić powietrze.
Ale powiem ci, że on nie wodzi tak jak powinien. Ojany. On by miał chęć full. No tu gaźniki mu sobie. Dodajesz mu gazu i on przerywa. O, bo gaźniki są do regulacji. On nie ma tej mocy. To z tego by trzeba było spuścić. Kurde, ale mi się myli. W górę to jest ten. Ja wrzucam w górę, a on nie mnie niżej. Uważajcie, Filip jedzie na kole. Popcorn robi! Kurde, byś musiał naprawdę ten gaźnik oddać do regulacji. Czyli nie pójdzie Łukasz na koło? Jakby ten, po regulacji to pójdzie. Pójdzie. Moc mu wróci, to wtedy pójdzie. No Tomek, masz zadanie bojowe. I co, wtedy jak się spotykamy, to ty na koło go wyrywasz. Dobra. Pojechał! Jednak nie, ma hamulce dobre. A to jest na singlu, nie? Czy... To jest singiel. Tak czy nie? Nie, no podwójny, nie? Podwójny, no dlatego on tak fajnie elastyczny taki jest, tylko kurde ten gaźnik. Fajny, elastyczny, nie? No fajnie się, przyjemnie się jedzie. Fajnie bąki się nie kręci, nie? Tomek, tylko gaźniki wyregulować. Nie, on teraz może ma 30 koni. On no. Powinien dobrze to nadać, naprawdę. To znaczy przez wydech? No jak się wydech zmienia, to trzeba dać paliwo. Więcej paliwa? No. To nic, że dominator, ale mógł mocy stracić. Tak mi się wydaje. Tak jak wtedy Raptor, nie? No, Raptor no. Mocy stracił. No to dokładnie no. Tak samo. Czyli paliwa trzeba. No i też stracił. Też? Było czuć dużo różnicy, że dużo momentu stracił i nie chciał tak. No, Raptor też nie chciał jechać, nie? No. Nie, no, od razu nie stawał na koło. W ogóle... Tak jakby kurde. Pierdział, głośno chodził, ale nie stawał. Miało coś pomóc, ale pogorszyło się tak, że o Jezus, nie? Zawsze mówię, że w samochodzie też. Nie do pobicia, nie? No. Także gaźniki, dolać mu paliwa i powinien chodzić ładnie. A filtr powietrza, tam masz jakby też gąbkę, czy jak? Gąbkę. Ja muszę zadzwonić do tego, do Bogusa. Ale by gleba była. Ja wszystko postawię na koło. Pewnie, a ja. Elastycznie, inaczej siedzi jak na Raptorze. O, założyłeś lotki? No. Z Aprilki no, czy z Ducati, co to tam jest? Koła to jest równie, no. Bo ja założyłem specjalnie większe, no. Bo dobra. Ja to byłem... Do następnego. Do następnego, nara. Siema. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.